Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Państwa na rozmowę z panem Krzysztofem Nowakiem, burmistrzem Kłobucka w kadencji 2006-2010, 2010-2014, a rozmowa, na którą zapraszam, jest związana z tymi wydarzeniami, które miały miejsce na ostatniej sesji, 20. sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. Postanowiłem zapytać pana burmistrza, poprosić o komentarz do słów burmistrza Jerzego Zakrzewskiego odnośnie sytuacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam państwa. Zapewne pan już oglądał i miał pan jakieś komentarze dotyczące tej sytuacji związanej z byłą panią kierownik i z tym, co na sesji powiedział pan burmistrz Jerzy Zakrzewski. Ja chciałbym prosić o komentarz w tej sprawie. No, muszę odnieść się do tej wypowiedzi pana burmistrza, ponieważ usłyszałem pod swoim adresem, chociaż nie ukrywam, że komentarz, który umieściłem na portalu społecznościowym na temat odejścia z pracy pani Janickiej, podpisałem swoim imieniem i nazwiskiem. Natomiast zdanie, które wypowiedział pan burmistrz, jest wyrwane z kontekstu. Myślę, że w portalu Miejska pan Sebastian Zielonka bardzo dokładnie zacytował całą moją wypowiedź, więc jeżeli pan burmistrz odniósł te słowa, które zacytował, do siebie, no to jest jego sprawa. Chociaż mógłbym z przeszłości jeszcze przytoczyć podobne zjawiska, gdzie również zostały zwolnione osoby pracujące przez kilka lat w urzędzie i zostały zwolnione z dnia na dzień bez żadnego uzasadnienia. Panie burmistrzu, bo tam pojawiła się kwestia sprawy związanej z prokuraturą. Czy panu wiadomo cokolwiek na ten temat? To znaczy, mnie na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo, aby toczyło się jakiekolwiek postępowanie prokuratorskie czy jakieś śledztwo w sprawach dotyczących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. A tak nawiasem mówiąc, no, ja rozumiem, że wszystkie jednostki, które podlegają urzędowi, no, podlegają nadzorowi z racji sprawowanej funkcji burmistrzowi. Tylko nie chciałbym tutaj wskazywać jakby i uprzedzać jakichkolwiek faktów, bo śledztwo, z tego co wiem, toczy się w sprawie, a nie przeciwko komuś. A poza tym podział obowiązku, który obowiązywał od 8 lat, gdy od samego początku, czyli przez te dwie kadencje, no, został dokonany, więc nawet jest to chyba w dokumentach urzędu. Nadzór taki bezpośredni nad tą jednostką, jaką był go, sprawował mój zastępca, co jednak nie oznacza, żebym się tutaj uwalniał od odpowiedzialności, ewentualnie, jeżeli taka będzie. Póki co toczy się jakieś postępowanie, konkretnie nawet nie wiem, w jakiej sprawie, nie zmienia ten temat na dzisiaj nie wiadomo. No nic, dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.